Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy o tym, jak Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wspólnie upokorzyli Jarosława Kaczyńskiego. To jest tak, drodzy Państwo, że panowie Duda i Zełenski się lubią, ale to inaczej niż na przykład Jarosław Kaczyński lubi się. Tego, bo to jest taka sympatia, która no to widać po prostu po tych panach. To jest, drodzy Państwo, to jest tak, jak się dwóch facetów spotyka i widać, że najchętniej by po prostu pieprznęli to całe towarzystwo po prostu na bok i poszło się napić wódki ze sobą. I to widać po prostu tam, widać autentyczną chemię po prostu między panami. I zdaje się, że po pierwsze Andrzej Duda odgrywa się za to, że został długopisem przez Jarosława Kaczyńskiego. Ta koncepcja, którą Jarosław Kaczyński uznał, że no ponieważ Andrzej Duda to jest taki ćwierćinteligent, który powinien całować rękę Jarosława Kaczyńskiego, swojego dobroczyńcy i stwórcy po prostu, za każdym razem, kiedy go widzi, to padać do kolan pod hasłem „Tyś mnie stworzył, Jarosławie, z niczego”. Pamiętam, Tak. bo to rano. No właśnie, i Jarosław Kaczyński generalnie na każdym kroku przez ostatnie lata tak utrzymywał. No to teraz Andrzej Duda spłaca ten dług. No Tomku, opowiedz jak to robi, bo jak to opowiadałeś mi, to brzmiało to bardzo zabawnie i pouczająco. Pomyślałem sobie na ten temat z wiewiórkami i Szanowni Państwo, bo Wojcik, nie staraj się i tak, no, to nie na Twoją głowę, żebyś Ty dowiedział się, jak my to robimy. Nie, no, to nie próbuj tego nawet, bo to jest kłopot tylko dla Ciebie. Naprawdę, wiesz, będziesz myślał, jesteś nieprzyzwyczajony, będzie Cię głowa bolała, to nie, lepiej tylko słuchaj. To już nie włączaj tego naraz, to już, przepraszam, taka dygresja. Jak wiesz, człowiek jest nieprzyzwyczajony do pewnych rzeczy, to później ma problem. No. Także nie, no. Powoli tak zacznij, jakieś składać kółeczko z kółeczkiem, to tak jak Janek mówi. Dobrze, już przepraszam Państwa bardzo, no, tak już właśnie powiedziałem. Rozmawiałem z wiewiórkami i Szanowni Państwo, zwrócili mi uwagę na bardzo ciekawe rzeczy. Znaczy, niezwykle ciekawie zachował się prezydent Zeleński. Znaczy, na tym zamkniętym spotkaniu, kiedy prezydent Duda powiedział o tym, że bardzo się cieszy, że tutaj jest tylu przedstawicieli biznesu. Nie spodziewał się, że będzie tylu przedstawicieli biznesu, którzy nie tylko cały czas są na Ukrainie, ale jeszcze będzie ich więcej i będą masowo wyjeżdżać na Ukrainę. To prezydent Zieleński, jak już szedł mówić jako drugi, to powiedział najpierw tak, patrząc na Sasina, że on się obawia, że jak tak dalej będzie, to wszyscy biznesmeni z Polski wyjadą na Ukrainę. On wiedział, na czym mu zależy. Sasin zesztywniał, zrobił się czerwony. Tam z boku pan minister Buda i reszta tej menażerii była, tak patrzyli, co się dzieje, ale zrozumieli. I Szanowni Państwo, niezwykle symptomatyczne jest to, że teraz pan prezydent Duda pokazuje, że on bardzo szanuje człowieka, który go zatrudnił i człowieka, który no w zasadzie to on go w jakiś sposób zaczął tą jego karierę, czyli prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pojechali pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego złożyć kwiaty. Ale czy słyszeliście Państwo, żeby padło imię i nazwisko Jarosława Kaczyńskiego? Nie ma czegoś. Nie ma. Prezydent Duda miał to swoje takie emocjonalne wystąpienie, no trochę, bardzo dobre to wystąpienie było, nawet już mniej było tego w stylu Duce, tak już pewnie ktoś go tam jakoś uczy i powiedział jedno, że Polska nie zgadza się na to, żeby ktoś narzucał Ukrainie jakieś rokowania pokojowe bez powrotu wojsk rosyjskich na
wyjścia z terenu Ukrainy. Nie ma takiej możliwości. Szanowni Państwo, przecież to się najbardziej odnosi do Jarosława Kaczyńskiego i do propozycji o pokojowych wojskach NATO. Podobnie mówił później prezydent Zełenski. Bardzo dobre wystąpienie. Nie nawiązano, i to tak z przyczyn dyplomatycznych, do tego nie zmuszano prezydenta Zełenskiego, żeby przepraszał za Banderę, za UPA. On też ma ten w swoim kraju, ten kraj jest podzielony. Prezydent Zełenski jest Żydem i skoro, zobaczcie Państwo, skoro on tego tam nie robi, no w warunkach wojny nie za bardzo może robić. No, cały bohatersko bijący się Azow, no to, Szanowni Państwo, no... no Tomku, po prostu... Tak jak Banderę. Jest, ale... umówmy się, że są prezydent Zełenski, ale to nie jest czas. Tak, to nie jest czas. I tutaj rzeczywiście, bo o tym mówili komentatorzy, ale ja wrócę do innych rzeczy. Szanowni Państwo, prezydent Duda wymienił. Prezydenta Kwaśniewskiego, późniejszych polityków Polski, którzy zawsze byli proukraińscy. Pomagali, żeby Majdan zwyciężył i tutaj wymienił, nie z imienia i z nazwiska, ale wymienił polityków opozycji teraz. Wymienił i docenił. W tym kontekście wymienił prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Znowu, nie ma mowy o Jarosławie Kaczyńskim. Jarosławie Kaczyńskim nie ma mowy. No i Szanowni Państwo, na koniec to, co zrobiono. I tutaj muszę rzeczywiście powiedzieć, że tutaj to już prezydent Zełenski jest bardzo odważny i prezydent Duda musiał na to pójść. Widzicie Państwo, że wcześniej ochrona nie zgadzała się nawet na to, żeby prezydent Zełenski z Bristolu, tych dosłownie tam kilkadziesiąt metrów, przeszedł do kancelarii prezydenta. Tam można jeszcze przejść, ale nie było czegoś takiego. Pojechał samochodem, no zgodnie z tymi wszystkimi kanonami sztuki, tak to określę tutaj, jeżeli chodzi o ochronę VIP-ów. Natomiast co zrobił prezydent Zełenski po zakończeniu spotkania przed pałacem, przed Zamkiem Królewskim, przepraszam. Szanowni Państwo, wszedł w tłum. Wszedł w tłum witać się ze swoimi rodakami i z ludźmi, którzy tam przyszli. Szedł za nim prezydent Duda i pomyślcie Państwo sobie teraz. Polska, której słyszy się o tym, że jest mnóstwo grup dywersyjnych rosyjskich. Człowiek, który no, chyba jest najbardziej na świecie w tej chwili narażony na zamach. On zdaje sobie sprawę, co się u nas dzieje, bo wie, jak służby działają. Kamiński był tam z tyłu. No nie widać go było za bardzo, ale no, wiecie Państwo, jak go może być widać? No, przecież to wiadomo, że to jest problem. Nawet jak siedzi, to tak jakby leżał. No, ktoś inny. No, taki jest Kamiński, no już tego się nie zmieni. Także i oni weszli w tłum, Szanowni Państwo. Weszli w tłum. Szli, przeszli, naprawdę długo przebywali w tym tłumie. Witał się Zełenski z przypadkowymi ludźmi. Tego do tej pory nie było. Ale ja mówię tu o osobistej odwadze. Rzeczywiście to jest osobista odwaga, bo tutaj nawet przy tych dzisiejszych środkach farmakologicznych różnych jest to duże zagrożenie. Rzeczywiście jest to duże zagrożenie. Spodziewam się, że świetne, naprawdę świetne służby specjalne, jakie są tutaj ukraińskie służby specjalne, też były zaskoczone. Bo wcześniej nawet nie mógł przejść kilkudziesięciu metrów. On to zrobił. Ale zestawcie to Państwo z naszym Jarosławem, a Jarosławem po 17. Czy widzieliście Państwo, żeby Jarosław gdzieś
wyszedł podczas rewii. On miał tam ludzi poustalanych. Czy widzieliście, żeby Jarosław, kiedy Jarosław wszedł w jakiś tłum ostatnio? Przypomnijcie sobie, czy widzieliście Państwo, żeby Jarosław wszedł w tłum? Jarosław musi mieć na otwarciu tego swojego rowu, przepraszam, czyli tego przekopu Mierzei Wiślanej, 826 policjantów. 26 policjantów. Formozę, nie plus wiem, co się to. Parę dyżurną, śmigłowce i cholera wie, dobrze, że patriotów nie było, bo wszystkie tam by kazali przewieźć, no, Błaszczakowi. Znaczy, żeby stały, popatrzeć, stać i ale widzieć. To jeszcze, Tomku, bo już tam tłumaczyłeś, to ja przypomnę, no, przy tak ogromnej liczbie osób to jest po prostu kpina, a nie bezpieczeństwo. To wręcz stwarza dodatkowe pole do wejścia, kiedy to jest trochę tak, że dużo trudniej jest spenetrować ochronę, która liczy normalne 20-30 osób w takiej sytuacji, niż po prostu jak oni robią, no, przez to prawie jest, no, po prostu jednostka bojowa, która może po prostu... No, to słów brakuje, po prostu to jest taka demonstracja w stylu afrykańskim. Kiedyś to nagraliśmy. Policjanci zwiezieni z różnych garnizonów. Siłą rzeczy się nie znają. Tak, oni nie po prostu to jest, możliwość wejścia w mundurze po prostu w takie środowisko. Gdyby to jest tak naprawdę wymarzone miejsce do tego, gdyby ktoś naprawdę chciał w jakikolwiek sposób skrzywdzić Jarosława Kaczyńskiego, to po prostu tutaj dostaje idealną okazję przy tych wszystkich spędach, gdzie oni tworzą. No, to jest tak, że te słynne sceny, które Państwo oglądacie na mediach społecznościowych, gdzie kilkadziesiąt samochodów policyjnych. Grubo ochroniarz się wywraca przed drzwiami samochodu Kaczyńskiego. Ale to, Tomku, że kilkadziesiąt sług jest tam ustawionych na Mickiewicza, że jest szpalery ludzi, którzy bronią Jarosława Kaczyńskiego, i porównać to z oblężonym, takim przed oblężeniem Kijowa, do oblężenia nie doszło, jak wiemy na szczęście, w którym grasowały jednostki specnazu rosyjskiego, polujące na Wołodymira Zełenskiego, jego rodzinę i jego najbliższych współpracowników, członków rządu. To takiej ochrony, jak Kaczyński miał przed tym marszem kobiet, pokojowym marszem kobiet. No, największe rzeczy, które tam były najgroźniejsze, to jakieś hasła. No, że już, no, już nie, to już były najbardziej hasła niecenzuralne. No. Jakimiż to, powiedzmy sobie, kobiecymi częściami ciała, i tu określenie wulgarne, może sobie rządzić Jarosław Kaczyński. Zauważyłeś, że raz nawet nie padł okrzyk Jarek gej? To, Nawet raz. To też jest ciekawe, że tutaj był nawet... Będzie to już teraz już, oszczędzany. Teraz już nie będzie w Wersalu, jak mówił znaczy, to jest to, reklamę. Że to jest to, że no wiesz, no to, bo to kulturalne towarzystwo, które, znaczy ja powiem w ten sposób, to chodzi o to, że Jarosław Kaczyński, jak się ładuje ludziom do ich intymnych spraw z pobudek czysto politycznych, ja jeszcze raz powtórzę, jak sam hejtuje po prostu te środowiska, Jarosław Kaczyński, on się zachowuje trochę na takiej zasadzie, że to przecież nic osobistego. Że on nic nie ma do... To jest tak, jak że Jarosław niby nic nie ma do Żydów, ale jak można poszczuć telewizją na Żydów, bo trzeba po prostu zdobyć te głosy tego najbardziej podłego elektoratu i zmobilizować je, notabene do głosowania na Andrzeja Dudę. I pod pretekstem, to był ten słynny antysemicki wątek Jacka Kurskiego o tym, że Rafał Trzaskowski to jest ten zły człowiek, który jak wygra wybory, to darzy dom kasę, która im się nie należy. I no, był ten przekaz sączony po prostu w 2020 roku, no obrzydliwy. No i oczywiście to też tam było dodawany ten inny tam przekaz dotyczący tego, że
Trzaskowski jest, tak, łączenie LGBT z kartą, która rzekomo miała nakładać obowiązek nauki masturbacji dzieci w przedszkolach. No już po prostu oni tam tworzyli takie jakieś piramidalne bzdury. To samo co z robakami, Janku, to jest Tak, to samo. ale to się pięknie po prostu wpisywało. To jeszcze Tak, no to jest dla elektoratu. brakowało tutaj. To była ta słynna historia, w której jeszcze Marianna Schreiber nie odkryła swojego powołania. I jak zobaczyła panią z tęczową torbą, to pisała na Twitterze won z mojego miasta. To są takie właśnie klimaty hejtu, które uprawia. No i wciąż go tutaj oszczędzano. Natomiast Tomku, to jest ciekawe, to oczywiście, to jest to przeciągnięcie, to jest to takie, bo to jest też pytanie takie, czy Jarosław Kaczyński w ogóle był w stanie fizycznie się spotkać, w jakiej on jest kondycji w ogóle Ja fizycznej, bo on nawet. chciałem powiedzieć, wiesz, za chwilę ci. Bo zobacz, że on w tych Wadowicach, ta jego zapaść zdrowotna. Tutaj jest jak zwykle wszystko obłożone tym. To jest według których powiązane, Janku, z zapaścią. Za No chwilę to właśnie, powiem. że ta jego właśnie, więc on być może w ogóle nawet nie był w stanie się spotkać z Zełenskim. Nie tylko Zełenski niespecjalnie garnął się do tego spotkania. On usiłował, według wywiórek, on usiłował bo wiadomo, że przez Duda nie da rady, ale usiłował znowu przez biednego Błaszczaka i przez te kontakty zbrojeniowe, te właśnie wojskowe, poprosić, żeby w jakiś sposób prezydent Zelański go tutaj potraktował tak po wipolsku i lepiej. Podobno nie było nawet mowy. I Jarosław otrzymał tę odpowiedź i tutaj się ile rzeczy na nim skupiło. My tam dołożyliśmy też jakiś tam kamyczek, bo dlatego tacy wściekli, ale ile rzeczy się skupiło, włącznie z tymi takimi bardzo sztywnymi żądaniami Zbigniewa Ziobry. Dostał. Zwaliło się na niego ileś rzeczy. I to, że na Marszu Papieskim, no to było ludzi tyle, co kot napłakał, tak jak oni mówią. Także tutaj to też tak trzeba powiedzieć. Z naciskiem na kod. Na kod. Także, Szanowni Państwo, tutaj no, Jarosław nie spodziewa się i teraz dostał dzisiaj kolejny problem, kolejnego, jak to mówi młodzież, strzała. Powiedzmy, my powiemy strzał. Szanowni Państwo, zobaczcie, Jarosław myśli, że będzie tak jak dawniej. Nagle powie Kowalczykowi, dobra, to ty złożysz dymisję w tej chwili, zostaniesz w rządzie i ja tutaj mam już nowego pana Telusa, prawda? Rolnicy wiedzą, kto jest Telus. No wystarczy popatrzeć, jak pan Telus dyskutuje merytorycznie rzeczywiście. No, pan Telus ma dużo dzieci, to dobrze, no, to bardzo dobrze. Coś umie robić. Także, Szanowni Państwo, i tutaj rolnicy mówią, nam jest wszystko jedno. To nam nie zmienia postaci rzeczy, że będzie, że Kowalczyka nie. Ma do nas przyjechać Morawiecki albo Kaczyński i nie ma tak, że będziemy jakieś 100 dni czy coś. Teraz my chcemy już zmiany. No dla Jarosława to jest tragedia. No, nie działają te triki, które były, a nie ma profesora Parucha, który mu powie, co zrobić. Prawda? To prawda, że to cały czas jest wyrwa intelektualna. Może, gdyby jakieś było średniowiecze, jakieś publiczne egzekucje, to może ten tłum by odszedł. Nie wiem, czy głowa na tej pice, wiesz, gdzieś tam cały czas by się w tłumie, oni by się podenerwowali i później by byli zadowoleni, że już się udało. No, nie. Rolnicy mówią, nam wszystko jedno. Kowalczyk no, nie nadawał się, jego nie ma. Telus jeszcze gorszy. Oni by się być może zgodzili na Ardanowskiego. No ale Kaczyński się nie może zgodzić na Ardanowskiego, bo Ardanowski to przecież chciał, żeby Kaczyńskiego wprowadzić w kajdankę. I zrobili mu sprawę prokuraturą Ziobry. Teraz mu tam jakieś rzeczy go grillują. No, jak to zrobić? Jak on, Szanowni Państwo, on już ma wszystkich pokłóconych. Wszystkich. I nie działają jego metody. Dawniej ludzie kupowali się. A bez takiego kompleksowego Pegasusa, kompleksowych podsłuchów, on jest ślepy. Szanowni Państwo, to jest tak, to jest taki dowcip, że nietoperz leci i po raz czwarty wpada na ścianę. I później mówi, zdejmę te słuchawki z uszu, bo się chyba zabije. To właśnie, i Jarosław Kaczyński jest taki, jak ten nietoperz w słuchawkach.
bez Pegasus. Znaczy tak, No. to jest tak, że Jarosław, znaczy ja to porównuję, drodzy Państwo, to jest bardzo popularne w szachach. Szachy stały się takim sportem wysokiego ryzyka, to znaczy grasz z ludźmi i jeżeli to nie jest profesjonalny turniej, to się zaczyna problem polegający na tym, że po prostu możesz przegrać z Telefon, Tak, z telefon. telefonem, tak. Ty No, mówiłeś mi o tym. tak, to Tak. jest dowolne urządzenie elektroniczne, typu tablet, telefon gra lepiej niż mistrz świata w szachach. To jest straszne. To oczywiście jest tak, że ci ludzie, którzy to korzystają z takiej pomocy, znaczy, to jest oczywiście dożywotnia dyskwalifikacja, to jest sporo szans na złapanie. No, przede wszystkim dlatego, że taki szachista no musi przynajmniej w większości wypadków stać. Niektórzy to oczywiście nawet próbowali mieć słuchawki w uchu. No to są jakieś tam różne tego. W tej chwili szachista to jest bardzo. Była taka też sprawa głośna z szachistką polską, która była zdyskwalifikowana. Potem ją jakoś próbowali wybraniać, bo ją złapano w toalecie. Dla szachistów, zawodowców było jasne i oczywiste, że ona nie umie grać w szachy. Przede wszystkim to wyłapywano w tym, że jak grała w szachach błyskawicznych, no to jej poziom błyskawicznie spadał. Te poziomy, one nigdy nie mają takiej dużej różnicy, że ktoś bardzo dobrze gra w szachy takie dłuższe i bardzo źle błyskawiczne. To się zawsze idzie w parze. Po drugie, nie potrafiła wytłumaczyć sensu, no robiła komputerowe ruchy i to potem wypada, to takie są algorytmy. No więc właśnie tutaj to jest problem, że jak tacy ludzie grają do jakiegoś poziomu, używają tego wspomagania, to później nie są w stanie po prostu przeskoczyć na normalne tory, czy nie są w stanie się zmusić po prostu. I tak jest trochę z Jarosławem Kaczyńskim, że na tym wspomaganiu on przestał normalnie czuć politykę, przestał normalnie funkcjonować, bo to jest trochę tak jak gra w brydża, w której wiesz, co wszyscy mają w karcie. I sprawia, że twój partner, który licytuje z tobą, też wie, co tam ci mają, no to w tym momencie tych dwóch jest kompletnie tego i wtedy wychodzisz, nie jesteś arcymistrzem, on brydżowym. I on wychodził i tak właśnie mówił: ach, trzeba, wygrajcie sobie wybory. I teraz jest sytuacja taka, że on wciąż ma bardzo mocne karty, polegające na tym, że trzyma telewizję. Tylko że telewizja dzisiaj jest pozbawiona kompletnie wiarygodności. Nawet dziś rozmawiałem z jednym człowiekiem. Ja mu zwracałem uwagę, że no wszyscy manipulowali, wszystkie ekipy majstrowały przy telewizji. Ja sam przypominam, drodzy Państwo, że nie ukrywam tego, że byłem ministrem propagandy w 2019 roku. Nie ukrywam, że byliśmy wówczas w politycznym układzie z Platformą Obywatelską, to znaczy, o czym zresztą poinformowałem kiedyś, tak jak wspominam zawsze, Rafała Ziemkiewicza, którego zatrudniałem i któremu powiedziałem, że z racji takiego a innego umocowania politycznego nie możesz mi nawalać, jak cię zatrudniam do poranków za mocno w rząd. No bo ja wylecę z roboty, a chwilę później ty wylecisz. I Rafał Ziemkiewicz, ten człowiek, który to właśnie tak sugeruje, że jest takim niezależnym analitykiem, zawnioskował o to, żeby dostać 100 zł więcej za dyżury dziennie. Te 100 zł miało mu zrekompensować to, że będzie musiał się gryźć w język. No więc dosyć. Nie, dla mnie, drodzy Państwo, to jest normalne. To jest, jak ja zawsze słyszę, że kolesie się przedstawiają jako niezależny dziennikarz, to ja zawsze dodaję, ale tak niezależny to od kogo? Tak personalnie, bo to tak, żebyśmy ustalili. Bo to ten katalog ludzi niezależnych jest zawsze zabawny. No więc tutaj no, po prostu ta telewizja, no, wszyscy sobie tam trochę pomagali, ale no, nikt nigdy nie zrobił tej telewizji tak absolutnie niewiarygodnej. To znaczy zawsze to było na zasadzie takiej, że no, to dawaliśmy trochę swoich więcej. Nie wrzucaliśmy trudnych pytań po prostu swoim graczom, albo przekazywaliśmy naszym ludziom swoje pytania. Natomiast no, nigdy nie było czegoś takiego, co oni wyrabiają, że tam leci po prostu nieprawda, hejt. Znaczy, oni przesunęli to po prostu w jakimś kosmicznym trybie. To znaczy, to jeszcze było widać trochę po Jerzym Urbanie, to już przy końcu życia, że on po prostu nie podejrzewał, że coś takiego można zrobić. No, efekt jest tego taki, przecież istnieją konkurencyjne media. To nie jest tak, że oni są w stanie tych ludzi wyłączyć zupełnie z postrzegania rzeczywistości.
No więc to daje mu tylko te 20%. To jest tak jakby powiedzieć getto elektoratu takiego pisowskiego betonu, które nie oddziaływuje już na nikogo. To znaczy, ja Państwu przypominam, że rok temu mówiłem, że jako Instytut Zarządzania Informacją mieliśmy klienta, który chciał, czy można byłoby zainspirować propagandistów TVP, żeby mnie zaatakowali, bo ja bym bardzo chciał mieć w CV, że byłem atakowany. Przyszedł człowiek i pyta Byłeś... się, no więc ja tu wytłumaczyłem, że oczywiście można wykreować takie informacje, ale ja informuję takiego człowieka, że to trochę jest tak, jak z kontrolowanym pójściem, zrobiłem sobie lawiny. Tak, przygoda. Klient nasz pan, no wszystko można zrobić. Mówię, że ci panowie szukają takiego przysłowiowego kija, żeby przywalić. Tylko wie pan, no, nie jest pan sobie w stanie wyobrazić, czy pan przypadkiem nie sprowokuje najazdu na siebie jeszcze służb pisowskich. Po stacji benzynowej. Teoretycznie może, no. Więc Tak. mówię, że Tak. mówię, szczerze odradzam, bo operacja może wyjść aż za dobrze. O, tak. A to nie jest taka zabawa pod hasłem, że ja chcę wysiąść z kolejki, że kolejka uruchomiona już po prostu. Więc przekonałem człowieka. Nie do pałki, tylko do lepełnej siana. Jak ma taki fan, tak. Nie, Znaczy, można, no. wszystko mogę. No więc to są te klimaty, że Jarosław Strząs ma bardzo dużo aktywa, no, ma wszystkim, ma nieograniczony budżet finansowy. Oni w tej chwili tak naprawdę, to jest to, że oni nie mają pomysłu na kampanię, bo oni są w stanie zrobić dowolną rzecz. To znaczy, mają gigantyczne pieniądze. Zwróćcie uwagę, co oni państwo zrobili. Oni zrobili, że każda fizyczna osoba może sponsorować teraz kampanię. To jest ten sposób, żeby obejść ustawę, bo oni mają dużo nielegalnej kasy. Ja przypomnę, że na przykład taka Solidarna Polska to była przez moment finansowana, bo na przykład wszystkie pełnoletnie dzieci tych polityków, tych liderów tej Solidarnej Polski, przepraszam, Rosji, nie, Solidarnej Polski, Polski, nie, już się mylę. Na Polsce też pasuje, tak. Tak, że wszyscy ci kolesie wpłacali po 40, znaczy tam kończyło jakieś tam dziecko któregoś z liderów, już nie chcę, bo nie chcę już się Miał tam. być od komunii, Janek, i on po prostu doszedł do wniosku, że musi mieć Tak, że okres. tam kończył 18 lat i wpłacał 50 tysięcy na partię, że po prostu wiesz, no całe życie oszczędzał po prostu te pieniądze. I to były takie klimaty, i teraz oni stworzyli to samo. To było tak w stylu tego, że to jest kpina. Znaczy w ogóle ta cała ustawa o tym ograniczaniu finansowania partii politycznych z budżetu, to w ogóle powinno zostać zlikwidowane, powinna zrobić to, co jest w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ nie możemy wyeliminować finansowania, to wprowadźmy po prostu jawność. Tam mogą iść dowolne pieniądze, a kary są tylko i wyłącznie za ukrywanie finansowania. To znaczy, można po prostu pokazać, tylko musisz wszystko pokazać. Musisz pokazać, skąd masz pieniądze. Żeby nie było takich właśnie idiotycznych sytuacji, w których na przykład tabuny emerytów wpłacają po 12 tysięcy złotych na jakiegoś kandydata, albo tabuny studentów wpłacają jakieś pieniądze, bo do tego się po prostu sprowadza, że jest zachęta do tego. Ja zresztą pamiętam tą ustawę, ją napisał Ludwik Dorn. To była ta właśnie ustawa o zakazie finansowania partii politycznych, która zrobiła kartel. To znaczy, to jest to na przykład, jak na przykład ponad 20 lat temu byli kolesie, którzy chcieli wprowadzić, kiedy myśmy walczyli o otwarcie zawodów prawniczych. Mówię myśmy, bo to była wielka inicjatywa środowisk opiniotwórczych, dziennikarzy, o to, żeby te usługi prawnicze staniały. Równolegle szła akcja, żeby zrobić samorząd dziennikarski, żeby dziennikarzami mogli być tylko ci, którzy skończą studia dziennikarskie. No więc, że to miało być tak, że być dziennikarzem, że to trzeba mieć legitymację, trzeba mieć kurs, egzamin zdany. Do rządu. Ja słyszę i słucham facetów, wtedy ja pamiętam, to był 2002-2003 rok, jak oni chodzili z czymś takim. No więc ja mówię, że ja jestem z wykształcenia politologiem, nie dziennikarzem. Ale to jaki mam interes? Ale oni nie, to ci, którzy już są, to będą zaakceptowani, to tylko dla tych nowych. Po prostu musisz mieć
zgodę rządu na krytykę rządu. Ale tam, jeszcze, tam chodziło o coś takiego, że jak jeszcze się wtedy jeden z tych szefów tych samorządów prawniczych powiedział, że teraz jak do niego pytania dziennikarz jakiś wysyła, to on nie ma się do kogo zwrócić, żeby tego dziennikarza zdyscyplinować. Ojej. I on mówi, że a tak, to będzie samorząd, gdzie on wykona telefon i będzie wiadomo, że jak on, to będzie go można po prostu pozbawić prawa do wykonywania zawodu. Że to będzie proste i będzie można tych nierzetelnych dziennikarzy bardzo szybko eliminować. Więc to były takie, to były tego typu, wiesz, pomysły. I to jest, to są właśnie te klimaty, które się... Janku, to jest różnica kadr. Ja pamiętam cenzorów, bo pamiętam, jak na początku Gazety Wyborczej jeździłem z tekstami na Mysią, a w niedzielę do DSP, bo gazeta się drukowała w Domu Słowa Polskiego. To wtedy to jeszcze była taka wielka drukarnia, już w tej chwili tam są jakieś tylko domy handlowe. I tutaj ja pamiętam cenzorów, niesamowicie inteligentni, błyskotliwi i dowcipni ludzie. Fajni naprawdę ludzie. No, mieli to swoje zadanie. I jak teraz porównam tych ludzi, którzy byli z PRL-u i którzy tam musieli pilnować tego, żeby wszystko było poprawnie i żebyśmy nie otrzymali jakiejś informacji, która nas podburzy, żeby na przykład Jaruzelskiego wywalić ze stołka, to rzeczywiście inni ludzie na innym poziomie. Nie to, że ja jestem stary już, ale nie to, że ja jestem stary i ja idealizuję to, co było kiedyś. Naprawdę, jeżeli Państwo patrzę na to tak bardzo spokojnie i bardzo obiektywnie. Rzeczywiście, ale to chyba, zresztą ja dlatego ten obraz jest taki jaskrawy, ponieważ ci dzisiaj są tak fatalni, już Janek wam powie najlepiej, po prostu nikt by się nie spodziewał, że tacy ludzie mogą... No, w ogóle to są ludzie, którzy się nie znają... ...wpływania na opinię publiczną. Ale to są wszystkim, to oni właśnie nie są fachowi i to też jest, to nie ma co do tego już, wiesz, żałować. Natomiast zaczęliśmy od tego, że mają gigantyczny problem, Tomku, bo mówiliśmy, zaczęliśmy od materiału, od tezy, że upokorzyli Jarosława. No, to Jarek, znowu... wiesz, w stanie jest? Jarek jest w takim stanie, biurki mówią tak, że on uważa, że nikt nie docenia geniusza. Żeleński stracił, nie chciał się spotkać z geniuszem, genialnym geniuszem. I to się jeszcze odwróci inaczej, bo na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak tutaj sobie życzycie, może się nie udać ofensywy. I może być tak, że jeszcze zwycięży Putin. I tutaj z Jarosława wychodzą, zobaczycie Państwo, posłuchacie, bo Jarosław nie wytrzyma. Jarosław jest złośliwy, Jarosław po 17 może nie wytrzymać, bo wtedy ma jeszcze inne cechy i może strzelić, tak jak na wyjście od Bidena, już nie wytrzymał, no, geniusza nikt nie zauważył i teraz też geniusza nikt nie zauważył i on powie, no dobra, ty poczekaj, zobaczysz, a jak się Putinowi ofensywa zaraz uda, zobaczysz, co będzie, będziesz inaczej ćwierkał, tutaj zobaczysz, wtedy przyjdziesz do Jarka, tak. Także spodziewają się, że trzeba trzymać będzie prezesa, bo jak dostanie za dużo tuningu, to może nagle w jakimś spotkaniu tak pojechać, bo się odpala. No wiecie, że się odpala. No właśnie, to z tym właśnie odpalaniem pana prezesa. Pan prezes ma, będzie w czerwcu, skończy 74 lata. Natomiast jego wiek biologiczny jest dużo większy, wyższy. Wiek biologiczny. Przebieg. To jest takie, to jest też tak, że to, co Tomek nazywa tuningiem. I nie ma kręconego licznika, to ten przebieg jest duży, naprawdę. Znaczy właśnie to, no, ja jestem, tak jak Państwu mówiłem, no, z branży sportów intelektualnych i nas zawsze uczono, że nie ma czegoś takiego, że możemy dostać dodatkową energię za darmo. Możemy pożyczyć tą energię z kolejnych dni, ale musi w takim na miarę krótkim okresie rozliczeniowym tą energię trzeba oddać, czyli po prostu, czyli jeżeli będziesz miał bardzo mocne 2-3 dni, to potem musisz po prostu zniknąć, bo trzeba, to się musi, ten bilans energetyczny musi się... Musisz...
napracował ciężko przez całe życie. Musisz weźć to pod uwagę. Spracowany Tak, człowiek. to właśnie tu akurat on nie jest przede wszystkim przyzwyczajony do ciężkiej pracy. To nie jest facet, który się koncentrował w pracy wiele godzin. To jest, przepraszam, facet, który chodził wysiadywać tak zwane dupogodziny po bibliotekach, na wykładach, z całym szacunkiem, ale jego zacne grono, nie wiem, tam esbeków, których on tam szkolił, to też jest bardzo ciekawa rzecz. Był panem sekretarkiem, bo później Tak, był jeszcze. panem sekretarkiem, to też jest, który zrobił z siebie sekretarza. To też jest ciekawe, że jak człowiek taki jak Kaczyński zaczyna coś opowiadać, kim to ja nie byłem po prostu w tej opozycji, bo ja byłem gdzieś tam niezauważony, to jest kiedyś to, co powiedziała Margaret Thatcher, że jeżeli musisz mówić, jaki jesteś ważny i wpływowy, to znaczy, że nie jesteś. I to jest też tak zawsze trochę mówiące, że jeżeli musisz mówić, jaki jesteś uczciwy i że jesteś na przykład damą, to też jest, bo to jest tak z byciem damą było, że to też to albo się to ma, albo się tego nie ma. Czyli w momencie, to jest tak, że jak Jarosław Kaczyński zaczyna właśnie opowiadać o tym, że jestem jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, to niestety to nie jest sarkazm. Zaczynają wychodzić te kompleksy jego. On w to wierzy, Janek, on w to wierzy, to jest najśmieszniejsze. Tomku, chodzi o coś innego. To znaczy, on, każdy, jak to, jak byliśmy mali, to takim, jak ludzie się stukali w głowę, to prawidłową odpowiedzią było: każdy chory mimowoli pokazuje, gdzie go boli. Pamiętam. Jarosław Kaczyński, zaczynając po prostu opowiadając o tych rzeczach, to jest tak, jak on w 2009 roku rzucił się na Zbigniewa Ziobrę, żeby ten się poszedł, uczył języków obcych, to mimowolnie, Kochanie Jarosława. tak, mimowolnie wskazał też swoje bolące miejsce. To są takie rzeczy, które wytrawny obserwator wyłapie. I uderzy po tych właśnie rzeczach, które taką osobę. Ten maraton, który miał przebiec jeszcze tam pół roku temu, Tu kolejna rzecz, że gdybym ja tego znowu, no to, drodzy Państwo, to nie jest opowiedziane, bo jak popatrzycie na Jarosława Kaczyńskiego, to on nie umie się śmiać z siebie. nie. To jest, drodzy Państwo, też, jak patrzycie na polityków, patrzcie na tych, którzy umieją się sami z siebie śmiać. Bo tacy ludzie. Nie umiał Hitler, nie umiał Nie, bo Mussolini, to nie jest umiał. to, że ludzie, którzy umieją się sami z siebie śmiać, nie są groźni. Ta cała cywilizacja europejska. Niech Państwo popatrzycie na różnicę pomiędzy cywilizacją wschodu a zachodu, to w cywilizacji zachodu była instytucja błazna. Błazen miał immunitet na nabijanie się z króla. Tu chodziło o to, żeby ci kolesie po prostu nie zapominali, że są ludźmi. Czyli taki błazen, jak był dobrym człowiekiem, to on pełnił rolę takiego bezpiecznika, żeby po prostu kolesiowi palma nie odbiła, że tu wszyscy są dla niego mili, usłużni, i on zaczyna po prostu wierzyć w to, że jest człowiekiem właśnie Bogiem, który po prostu zaszczyca swoją ludzkość, bo to jest tak trochę, że no niestety ludzie tak działają, że opowiadają im takie rzeczy, że są genialni. No Jarosław Kaczyński, to jest rzecz, którą zwrócił na mnie uwagę pan profesor Wojciech Sadurski swoimi publicznymi wypowiedziami, że on obniża, w związku z tym, że jego poziom schodzi, to on zamiast outsourcingować, jak powiem w ten sposób, jak widać, że jak popatrzycie na przykład na Billa Gatesa, faceta, który jest, no, ma mnóstwo wad, ale to nie jest program o Billu Gatesie, jako takich osobowościowych, i których można byłoby pewnie ileś tam programów zrobić, ale on przede wszystkim też dba o swoje prywatne interesy. I on się wycofał z zarządzania firmą nie tylko dlatego, że chce mieć więcej czasu na rozdawanie pieniędzy, tylko zauważył, że jego zdolności poznawcze, zdolność reakcji na zmiany, na otaczające zmiany jest po prostu słabsza niż ludzi, którzy są
młodsi, więc on się po prostu ograniczył swoją działalność w aspektach, w których tego i przekazał ludziom, którzy mają po prostu lepsze kompetencje, dla których on może służyć radą i że oni to zrobią lepiej. I tak to działa, że gdyby Kaczyńskiemu zależało na dobru Polski, to by się dawno odsunął. Jemu zależy na władzy jako takiej. Dzisiaj rozmawiałem z jednym dziennikarzem, który opowiadał mi historię, jak rozmawiał z Andrzejem Anuszem w okresie przed tą władzą Kaczyńskiego, który ją wtedy miał mówić, że jemu, że Kaczyński jest gotów dla władzy podpalić Polskę, że on jest w stanie spalić, podpalić, że to jest właśnie dla niego nie jest ważne, czym on będzie rządził. To jest takie, był kiedyś taki działacz, ludzie już zapomnieli w ogóle, jak on funkcjonował, który mówił, że nieważne, żeby Polska była biedna czy bogata, ważne, żeby była katolicka. Nazywał się Henryk Goryszewski. Natomiast Jarosław Kaczyński mówi to samo dzisiaj, że kompletnie nie ma znaczenia, czy będzie biedna, bogata. Ważne, żeby była to Polska Jarosława Kaczyńskiego. Ważne, żeby była to Polska, w którym Lech Kaczyński jest bohaterem, żeby to była Polska, w której nie będzie się, w której prawda o tym, że do zamachu doprowadził, z zamachu, no, do katastrofy doprowadził, że to jest zamach tak naprawdę, bo to jest taki żart słowny. Ja to nazwałem ten film Zamach Kaczyńskich. To jest wywiad z pilotem Arkadiuszem Szczęsnym, majorem, który pokazuje konsekwentnie, w jaki sposób to tych trzech ludzi doprowadziło do katastrofy smoleńskiej poprzez obniżanie kompetencji i samodzielności kapitanów jednostek prezydenckich, bo chodziło o to, że w sierpniu 2008 roku Lech Kaczyński poczuł się upokorzony tym, że kapitan statku Grzegorz Pietruczuk odmówił mu lotu z narażeniem życia pasażerów, prezydentów też innych państw. Koniecznie chciał, aby dolecieć do Gruzji przed Nicolasem Sarkozym, do stolicy Gruzji, i chciał, żeby pilot wleciał w strefę wojny, w strefę działań wojennych, bez żadnych gwarancji, bez żadnej zgód. No, czyli, drodzy Państwo, no, taka ułańska fantazja, czyli to się uda, to będę jako ten przykład człowieka, który nagiął swoją wolą tchórzy, Lech Kaczyński. No, czyli taki, drodzy Państwo, z wielu z Was zginie być może ze mną, ale to poświęcenie, na które jestem gotów, bo wtedy z kolei przejdę do historii jako ten prezydent, który dla ratowania niepodległości Gruzji po prostu tego. No i jeszcze, drodzy Państwo, z czterema innymi prezydentami po prostu polecę w obłoki, no to murowany. W locie pełnym naszych zestawów przeciwlotniczych. Też, ale to już jest drobiażdżek. Tu chodzi o coś takiego, że no, takich decyzji, no, kiedy odwaga, bo to jest takie, potem zarzucił temu pilotowi tchórzostwo, i to następne 2 lata. Prawie niepełne, oni spędzili na zmienianiu tych procedur. Do tego doszło, że po prostu tym feralnym lotem zarządzał po prostu generał Błasik. A niestety panowie z Platformy, bo tu rozmawiałem właśnie z panem majorem, wtedy oni postanowili oszczędzić Jarosława Kaczyńskiego, postanowili oszczędzić Lecha Kaczyńskiego i generała Błasika. Myśl takiej zasady, że zróbmy jakiś tam pokój nad tymi trumnami, nie wskazujmy winnych. No i dostali teraz za swoje. Dostali najpierw tam spiskowcami, z Putinem, potem tymi ludźmi, którzy ukrywają zamach ten rosyjski. No w ogóle przecież to jest takie chore. Przecież facet ogłosił ten zamach 1 kwietnia. Traumę kolejnych ekshumacji, to wszystko. No, ale nie, nie... ale to, słuchaj, no to jest tak naprawdę skarbonka Macierewicza. Macierewicz i jego ludzie do tej pory pobierają jakieś gigantyczne pieniądze z tej komisji. Nie wiadomo, po co ta komisja działa, skoro już orzekła, że wszystko udowodniła, i czy nie wiadomo, co udowodniła, bo wiadomo tylko, że udowodniła, że nie było żadnego zamachu, bo do takiego wniosku doprowadziły zlecone przez nią badania. Ukryła badania. Tak, ukryła wyniki badań. Tutaj polecamy cały czas materiał
redaktora Piotra Świerczka z TVN-u, który to w sposób przekonujący opisał. No więc to jest to, że mamy... Zwróć uwagę, to jest, ja to do końca nie mogę zrozumieć, znaczy z jednej strony rozumiem Andrzeja Dudę, że chce się odgrywać i odgrywa się na Jarosławie Kaczyńskim, ale powiem ci, że ja nie do końca rozumiem, on chyba też jest trochę takim, w takiej sytuacji, w której też nie bardzo widzi, w jaki sposób się wyplątać z tej całej sytuacji, bo... Oni są zszokowani tym, w jaki sposób działa demokracja amerykańska. Posadzili Trumpa na ławie oskarżonych. Oni są zszokowani tym wszystkim. A każdy z nich, no jak tak sobie popatrzy... A to jeszcze za co? Ale jeszcze, drodzy państwo, za i co? I mówią, no jego za jakieś panie lekkich obyczajów... Ale nie, to właśnie to jest to jest właśnie znowu... Za kłamstwo? To za kłamstwo? Nie, usłowny, usłużny Rafał Ziemkiewicz ogłosił, że Trumpa sadzają za to, że zrobił z gwiazdką porno użytek taki, jaki jest, należy robić z gwiazdek porno. Znowu jakiś seksistowski, chamski, mizoginistyczny. A Donalda Trumpa sadzają, uwaga, za to, że przekupił gwiazdę porno, żeby milczała na temat jego... Na temat, czy dwie, tak, że żeby milczały na jego temat, ich relacji, ale jeszcze, żeby było śmieszne, on jeszcze zapłacił im z pieniędzy kampanijnych, o to chodziło tam. I że zrobił to prawnik, który takich rzeczy nie może robić, on poszedł na rok do więzienia. Bo to jest w ogóle, Ameryka to jest bardzo specyficzny system. Ja jeszcze raz przypomnę, czym się różni amerykański system od polskiego. W polskim systemie oskarżony ma prawo kłamać. I to jest jego prawo po prostu. A w Stanach Zjednoczonych oskarżony może zachować milczenie, ale jeżeli składa zeznania, to zeznaje po prostu pod przysięgą jak każdy świadek. Jeżeli skłamie, to ma, dostaje. Ale mało tego, i teraz jest bardzo jeszcze ciekawa sytuacja. Adwokat nie ma prawa powołać swojego klienta jako świadka, jeżeli wie, że zamierza on złożyć nieprawdziwe zeznania. On w tym momencie staje się współwinnym, jeżeli mu udowodnił, że wiedział, iż jego klient zamierza kłamać, to staje się współwinnym krzywoprzysięstwa. Są bardzo ciekawe przepisy. To wynikają trochę z takiej protestanckiego podejścia do tego, że celem wymiaru sprawiedliwości to jest taka gra, w której w tej grze ma być ukarany winny. No i tutaj winni mają po prostu ograniczone prawo. W tej części europejskiej winni mogą ściemniać, kłamać, to też jest ciekawa rzecz. To prowadzi do takiej sytuacji, że ci, którzy pomawiają teraz Tomka, nie mogą mieć potem założonych teoretycznie spraw z automatu o to, że pomówili Tomka i założyli fałszywe te, bo ponieważ to nie są zeznania, tylko to są wyjaśnienia. Ale jest jeden świadek i ten ma problem. A ten to, ma problem, bo ten pan, mówisz o panu Piotrusiu P., no ma problem, że się taśma znalazła, której miała się nie znaleźć. A mówił zupełnie co innego. A czy tak, no bo zeznał, drodzy państwo, że ja przedstawiałem Tomka jako pułkownika i że potem żeśmy opowiadali pułkownika SKW jeszcze na dodatek, no więc potem wjechała taśma, której się okazało, że to Tomek się go dopytuje, czy on jest z SKW, a potem jeszcze wychodziło, że on opowiadał, jak przekazywali jakimś ludziom powiązanym z bezpieką PiSu 10 milionów złotych na Jarosława Kaczyńskiego. I to taśma to jest bilet Jarosława Kaczyńskiego na proces z Tomkiem, no bo będzie musiał się pojawić i opowiedzieć, jak to było. W jaki sposób, to też będzie bardzo ciekawe, w jaki sposób próbowali wyjaśniać później tą sprawę, bo ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, jak oni poszli tymi zeznaniami. Tak wyjaśnię, że dwóch nie żyje, Janek, dwóch nie żyje. Też jest, to też jest, bo to jest taka sprawa, w której dostaliśmy we wrześniu 2020 roku od Sądu Okręgowego ochronę policyjną. Natomiast panowie byli gotowi, żeby się do nas wprowadzić najchętniej. Ale to... Nie na tożsamości, tak jak dostałem tą propozycję od Kamińskiego, mówię, no to dziękuję bardzo. Tak, już.
Dobrze, że nie dostałem propozycji, że od razu pojedź tutaj z krematorium w Łodzi, powie, zastukaj dwa razy i nie ma problemu. W Albanię. Ale wcześniej musisz zrobić koronografię, pamiętaj, bo to jest tam, żeby mieć wstęp, to trzeba mieć wcześniej koronografię zrobioną, żeby DNA było. Tak. Tak. Tak, to jest. To, też to jest... są fachowcy, Janek, to są fachowcy. Tak, tak, ale mi się najbardziej podoba to, drodzy Państwo, że potwierdzenie tożsamości zwłok skremowanych zajmuje kilka miesięcy. Janek, no mogą sprawdzić, czy na przykład jak ty tobie gdzieś oddasz krew, czy pobiorą ci jakieś ślady DNA, chociaż ty na to bardzo, bardzo zwracasz uwagę, no to twoje ślady DNA okaże się, że to są twoje ślady DNA. No tak. No, no, no. I to i tak jest mniej więcej z tym skremowanym. Nie, szanowni Państwo, to też jest tak, że panowie, to jest ten... Właśnie to jest Maciej Wąsik na tropie. Maciej Wąsik teraz powołał jakiś tak zwany specjalną grupę zadaniową do spraw znalezienia po prostu winnych tego, że tak, wycieków. I wytypowali naszego kolegę, biednego, czy nie biednego, no ale to biedny, bo się skupi na nim to wszystko. Chłopiec na emeryturze co jakiś czas podsyła nam złośliwe komentarze, nawet się niespecjalnie ukrywa, bo komentuje też na Twitterze. Natomiast właśnie to jest takie, to jest taki pomysł. Oni nie chcą go złapać, bo on sobie przypomina wszystko. Tak, tak, jego to nikt, ale to jest właśnie śmieszne. Śmieszne nie, to śmieszne jest co innego. To jest taki brak takiego. No, że to jest tak, że Wąsik się patrzy się w ten obraz i dochodzi do wniosku, że to musi być coś, co oni widzą, to musi być tego i zaczyna po prostu naginać rzeczywistość do swoich. Ale wiesz, czego nie biorą pod uwagę? Ale oni tego nie zmienią, bo nie umieją się powstrzymać. Oni sami klepią, chcą się pokazywać, że są ważni. To jest to, o czym ty mówiłeś. Doświadczeni funkcjonariusze wiedzą i nawet z kolegą, z którym, nie wiem, są w jednym pokoju, wychodzą, zamykają szafę, już tak mówię po prostu, zamykają szafę, kolega się nie obraża, bo to jest normalne. Nie, idą to jest na wódkę procedury. Z kolegą na przykład nie rozmawiają o swoich rzeczach, kolega się nie obraża. Nie muszą temu koledze czy innemu mówić wszystkiego, pokazując, zobacz, jakim ja jestem fachowcem, jaki ja jestem ważny. A oni wszyscy muszą. Jeden przed drugim się musi uwiarygadniać. Ile wy tego nie zmienicie? Bo u was tak jest. Wy musicie wszystko klepać. Wy musicie to mówić, bo wy jesteście takim środowiskiem. Weź na przykład słynne historie. Ja pamiętam, jak próbowali szukać rzekomego wycieku w sprawie Leppera, tej afery Leppera, tego. Ja się śmiałem, że w zasadzie to ja mógłbym wtedy jeszcze dorzucić im ze dwa źródła, bo informacja o tym, że Lepper zostanie zamknięty, była, ja już teraz po latach to mogę powiedzieć. Ja na przykład o tym się dowiedziałem od Przemka Biplera, który wtedy był dyrektorem w Ministerstwie Gospodarki, Dywersyfikacji. A on z kolei miał kumpli u Ziobry, więc po prostu oni tam wszyscy chodzili. Zamykamy Leppera. Więc tam... I umiem fachowo prowadzić agentów, albo wołosi, to wystarczy, to wszystko. Ale jak tam, przepraszam Ciebie, a niby skąd miał się nauczyć? No, znaczy, Mariusz Kamiński to miał trochę tych kontaktów. Znaczy, był prowadzony. Więc to ten miał, on miał jakieś wzorce, na których mógł się też wzorować. Czy rzucanie człowieka do lochu i powiedzenie albo powiesz, to jest cały koncept, że znaczy to jest też tak, że ci panowie nie mają żadnej wiedzy ekonomicznej. To też jest, tam jest też taki problem. Ja kiedyś rozmawiałem z nimi, drodzy Państwo, to był rok 2006. Ja im tłumaczyłem, siedziałem w jednym pomieszczeniu. To było, drodzy Państwo, dosyć duży pokój w Alejach Ujazdowskich 6. Tam się tworzyło centralne biuro antykorupcyjne. Był tam pan Bejda, pan Wąsik i pan Kamiński. W sumie to w zasadzie do tej pory się zastanawiam, dlaczego oni wtedy chodzili trójkami. To były różne teorie, który umie czytać, który umie pisać, a który robił za obstawę intelektualistów. Natomiast
W pewnym momencie ja tam wyjąłem parę papierów, coś im pokazałem, powiedziałem im parę rzeczy, i wtedy wyskoczył właśnie do mnie dosyć szczerze wąsik. Nawet mi zyskał wtedy taki cień sympatii. Na zasadzie pan już tego nie pokazuje, bo my i tak nic z tego nie zrozumiemy. Oto sprawa była dosyć prosta, bo im tłumaczyłem po prostu korupcyjnie, jak funkcjonuje generalnie korupcja w paliwach. Jak co, powiedziałem, jak co, chcecie coś od czegoś zacząć, to wejdźcie sobie ten, bo. Taki tester na tego, natomiast właśnie wtedy Wąsik mi zaproponował pracę dla służb, mówiąc, że ja się pytam, no dobra, ile płacicie? No tam 5-6 tysięcy dam na rękę, to 2006 rok. No i potem Wąsik powinno, no pan, gdyby do nas przyszedł, to byśmy mogli nawet panu 8 tysięcy na rękę załatwić. Natomiast to była, ale to byłaby tylko taka specjalna stawka dla pana. No więc ja mu mówię, że dziennikarze mają coś takiego, co mają koszty uzyskania przychodów, które są troszeczkę, które sprawiają, że dochód dziennikarza jest trochę inaczej liczony. No i to nieważne. W każdym razie po namyśle doszedłem do wniosku, trochę jeszcze popytałem na temat panów, że to nie jest chyba najlepszy pomysł, żeby się nimi tego. I do dzisiaj sobie, potem jak oni zaczęli tam wyrabiać różne rzeczy, bo nie będę się zgrywał, że w 2006 roku miałem pojęcie, do czego ci panowie są zdolni. No to. Janku, Kaczyński nie rozumie jednego, wracamy, nie rozumie i tego, co później idzie w dół, idzie do Wąsika, do Kamińskiego, że ci ludzie mówią jemu to, co on chce usłyszeć, Tak, to jest a najważniejsze. nie to, czego on się powinien dowiedzieć, bo Paruch mówił mu rzeczy, które rzeczywiście są prawdziwe, a tutaj rzeczy, które chcą usłyszeć. I Ale tak to samo jest z weźmy. tą agenturą Wąsika i Kamińskiego. Ale to Oni weźmy, nie. Tak. weźmy, weźmy to weźmy, o, przepraszam, no był człowiek. Ja tylko dokończę jeszcze jedno. To, co mówiłeś wcześniej, Kaczyński nie potrafi zrozumieć, bo już miał jedną możliwość rozmawiania z prezydentem Żeleńskim i fatalnie wyszło. Fatalnie wyszło. A jemu się cały czas wydaje, że on ma taką charyzmę, że jak on tylko dobrał do spotkania z Bidenem, tylko do spotkania z innymi, tylko do spotkania i spłynie na kogoś ta jego charyzma, no, ten jego urok, no nie wiem, jak to jeszcze określić. On ma takie przekonanie. To No, jest jemu ciekawe. Czy powiem ci, że to Orban, już ciekawe Orban jest. powiedział, że według niego to, no wiesz, jak to wygląda. No, No Orban nie, powiedział, że. on powiedział, że mamy do czynienia z tym, z kolesiem, który powinien być w psychiatryku. Natomiast ja nie wiem, powiem szczerze, rozmawiałem wtedy z Kaczyńskim tam koło 2 godzin. Ja nie mam pojęcia, jak to, jak on tak, dlaczego on tak uważa. Był Szczerze inny. powiem tak, nie wiem, czy on się zmienił, natomiast wtedy zrobił tylko na mnie wrażenie kolesia, który rzeczywiście chce dobrze, ma jakiś tam pomysł, chce dobrze dla Polski, być może się coś mu zmieniło, bo albo lepiej wtedy udawał. Natomiast takie odniosłem wrażenie, że ma tam jakiś swój pomysł. Nie zauważyłem tego też u Trafiła pana. władza jak ślepej kurze ziarno, proszę, że ci przerywam. Tutaj się zrobił kłopot. To jest to, co mówi Piotrek Tymochowicz. Ten syndrom nagle Nie, tego. on mówi, że on gdzieś tam, nie, gdzieś po prostu oszalał. Natomiast jeżeli byli ludzie, którzy go wcześniej znali, być może wcześniej się po prostu lepiej pilnował z tą władzą. Ja się później dowiedziałem od ludzi, którzy byli bardzo blisko niego, że jest to koleś, który niszczył ludzi nawet z własnego obozu politycznego, tylko po to, żeby uzyskać kontrolę nad nimi. Czyli wrzucał ich wprost do błota, potem wyciągał z tego błota, umył tego i tego. Chodziło tylko i wyłącznie o uzyskanie kontroli. Pod hasłem, no, strażak piroman, dostarczam ci problemów. No weźmy na przykład, ja nie wiem, czyj to był pomysł, żeby na przykład upokarzać Andrzeja Dudę. Jak mówiliśmy, że Andrzej Duda z Żeleńskim, no, Andrzej Duda to po prostu był upokorzony, no, po pierwsze zrobieniem mu tego zespołu policyjnego, gdzie jest dziecko i pilnowaniem tej, no, Janku, na początku wywalenie mu tych wszystkich rzeczy związanych z jego sprawami rodzinnymi. tak, ale tam jest jeszcze, to są takie historie, no, że jak zrobienie pana tego Mateusza Piskorskiego zrobieniem jego, Pompowanie tematu Jolki, Janku, całe. Pompowanie tematu Jolki. ale zrobieniem jego tłumaczem jego żony.
że facet siedzi ileś lat w więzieniu. To też jest akurat, drodzy Państwo, tu nie chodzi o to, że, bo to jest też tak, cały czas my podkreślamy jedną rzecz. Nie może być tak, że robi się z aresztu zastępczą karę. Jeżeli pan Piskorski był szpiegiem, to został zatrzymany, to trzeba skierować akt oskarżenia do sądu i trzeba ten proces, a nie, że facet siedzi 3 lata w więzieniu. To też była tortura. I powiem w ten sposób. Ja powiedziałem panom z Konfederacji, jak wypuszczono Piskorskiego przed wyborami w 2019 roku, to powiedziałem im, że teraz panowie uważajcie, bo teraz pan Piskorski podziękuje wam wszystkim za obronę. Bo jak znam życie, po to go wypuszczono, żeby jeszcze pospotykał się i został, że tak powiem, dał możliwości Wąsikowi i Kamińskiemu do szpiegowania i do tego, do pokazywania tutaj związków rosyjskich, bo taka była wtedy narracja, że to ruskie onuce i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście tak się stało, że wyszedł i podziękował dokładnie. No i skąd miałeś te informacje? My znikąd. Po prostu to było proste i oczywiste, że to tego typu zagrywka. Skoro trzymali go tyle, to znaczy, że mieli to pod pełną kontrolą. To też jest po prostu tego, że jeszcze raz, nie, znaczy te wieloletnie areszty to jest po prostu słabość państwa i hańba państwa, bo państwo jeszcze raz jest od tego, tam jest napisane, że trzeba zatrzymać, zabezpieczyć śledztwo i skierować sprawę do sądu. No to, Właśnie, ja, i tym szafuje prokuratura. Ja no to powiem, że jest, to to jest nie, pokutnie. bo to Ja jest. mogę mieć wpływ na to, że ja nigdzie nie występuję, bo ja tego tyle mogę powiedzieć, nie występuję w tych rzeczach, które sprawdza pani prokurator, a pani prokurator dalej tylko pokazuje, że musi je sprawdzać, czy z jakichś urzędów poza granicą brać materiały i je tłumaczyć. Jaki ma to wpływ? Niech ona sobie bierze. Co ja tam mogę tłumaczyć? Co ja tam mogę wskazać? To jest po prostu, A to jest, sądy to klepią i w końcu przestały to klepać. Już się na to nie, nie ale godzi. to jest zupełnie, słuchaj, to jest jedna rzecz, o Bo której nie wystąpiło tam ani razu. ja rozmawiam właśnie z politykami, z prawnikami opozycji, że to jest jedna rzecz, która musi zostać zmieniona w normalnej, demokratycznej Polsce. Nie można stosować po prostu aresztów tymczasowych na tą skalę, że jest to po prostu forma represji, forma niszczenia ludzi. W Stanach Zjednoczonych jest tak, jeżeli jesteś osobą, która nie ma historii jakiejś przestępczej i która po prostu jest postawiona stan oskarżenia, no to dostajesz kaucję. Przecież teraz masz te tak zwane bransoletki, tu można ci po prostu wypuścić w takiej bransoletce, co najwyżej ci na przykład powiedzieć, że masz zakaz kontaktu z tym i z tym. Jak go po prostu naruszysz w jakikolwiek sposób, przecież masz ten, no to Twoja wina, no wtedy twoja wina. jest, to jest, to, to umówmy się, że to więzienie jest tylko i wyłącznie znęcaniem się nad ludźmi. Permanentna metoda jest taka, że prokurator odmawia kontaktu z najbliższymi osobami, twierdząc, że one będą świadkami. Przecież wiadomo, że te osoby w 99% skorzystają ze swojego prawa, odmówią zeznań. A to jest tylko po to, żeby mieć pretekst, żeby nie dawać. Albo jak złożą, to złożą je na korzyść. Tak. Żeby nie dawać wizyń i telefonów. To jest po to zrobione. To jest po to zrobione. I nie przesłuchuje takich osób miesiącami, bo ma je w planie. To Nie, już jest zła ja, wola. nie, no wiadomo, wiadomo. Natomiast wracając jeszcze do tej sprawy, no ja powiedziałem w tym momencie, że ja nie do końca rozumiem Andrzeja Dudę, bo Andrzej Duda z jednej strony broni tych swoich 3000 neosędziów, broni tej swojego tego dorobku w łamaniu konstytucji, z drugiej strony oddaje te kopy Jarosławowi. Ja powiem szczerze, ja się zastanawiam, czego on tak naprawdę chce. Czy on chce tej trzeciej kadencji PiSu? Czy on chce. Nie, on chce pozbierać to, co zostanie z PiS. Bo to jest nie, bo to jest. To też jest ciekawe dla mnie, powiem szczerze, bo ja nie do końca nie widzę tutaj konsekwencji, nie widzę jakiegoś planu prezydenta Andrzeja Dudy, nie widzę zaplecza Andrzeja Dudy intelektualnego po prostu. Był moment, w którym miewał u siebie w miarę przyzwoitych ludzi, którzy teraz zniknęli. Tam jest, powiem tak, no jest pan, po prostu prezydent Andrzej Duda robi takiego wrażenie,
trochę samotnego wojownika. Tam nie ma jakiegoś. Duda chce być Jarosławem, ale byłym prezydentem i Jarosławem. Znaczy, to jest tak, że Kaczyński miał pewną. Partię. Kaczyński Nie miał. chcę być szefem, ale chcę mieć wpływ. Ale słuchaj, Duda chce. chodzi o to, że Kaczyński miał pewną wizję. Ta pytanie jest takie. To też jest właśnie pytanie, kto wyreżyserował ten cały spektakl, tą całą narrację. Bo ja powiem tak, ta historia, że Jarosław Kaczyński przed wyborami zagrał na lewicę, która, żeby podciąć SLD, które tą koalicję, żeby odebrać im te głosy, które odebrało im razem, że Andrzej Anusz mówi w tej książce, którą napisał Bogdan Rymanowski o Kornelu Morawieckim, o ojcu premiera, że on się przyznaje tam do tego, że zbierali podpisy dla Sandberga. Zandberga i Zandberg zdobył prawie 4%, 4 punkty procentowe głosów, które podczas kiedy zabrakło, uwaga, 0,04% do tego, żeby weszła lewica, co spowodowało, że Jarosław Kaczyński nie mógłby samodzielnie rządzić. Ja powiem szczerze, też rozmawiałem właśnie wczoraj z jednym dziennikarzem. Ja mówiłem, że myśmy wszyscy popełniliśmy, powiem szczerze, no tylko Adam Michnik, no tylko dobrze znasz. Ja powiem szczerze, bo to dla mnie robi wrażenie, że Adam Michnik, myśmy te z tego szydzili w 2015 roku, robiąc tą okładkę w Gazecie Wyborczej tuż przed głosowaniem, że stawką w tych wyborach jest demokracja. No to wyglądało to jako takie no przegięcie, no tam Jarosław, no tam trochę sobie tam tutaj sobie dopchnie tam kolanem, tutaj sobie coś tam zrobią, ale tam no przecież nas nie będą wyciągać z Unii Europejskiej. A to się okazało, no, podtrzymajcie mi kota i jedziemy. Adam Michi miał doświadczenie, wiedział, co Jarosław Kaczyński zrobił, będąc referem naczelnym tygodnika Solidarność i nagle jaki miał wpływ na Wałęsę i spowodował wojnę pomiędzy Wałęsą a Mazowieckim i podzielił już opozycję. I to między innymi zrobili Kaczyńscy. I to wiedział Adam Michnik, do czego oni są zdolni. Że oni potrafią tak destrukcyjnie działać. Trzeba przyznać Kaczce, że to jest taki koleś, który wpuszczony. Kłóci wszystkich. Nie będzie tych tak, kłóci. Że to jest jego talent, to jest jego skill, że on po prostu potrafi tych ludzi na siebie ponapuszczać. Powiem szczerze, to jest taki moment, w którym tacy ludzie dostają po prostu manto od wszystkich, jak się ludzie orientują. No teraz robił Janku, no teraz już ponapuszczał tak wszystkich na siebie. Nie, znaczy ja się śmieję, drodzy Państwo, że właśnie ten jednak ten jego talent do tego, żeby ludzi dzielić, jednocześnie w jakiś sposób łączy ludzi do tego, w niechęci do siebie, który pojawi się te pięć gwiazdek, które mają na plecakach. Tego to jest te pięć gwiazdek, ten symbol tego, co należy robić z PiS. Przypomnijmy sobie wypowiedź od pana Rajmunda Kaczyńskiego o synach. Cytowanego przez jego bliskich znajomych, żeby jego ludziom, że jego bracia, jego synom nie należy dawać władzy, bo właśnie, że są zawistni, że są. Zniszczą każdego, który jest od nich mądrzejszy, który im coś znaczy. Jest to bardzo taka. No tak, natomiast powiem tak, podoba mi się, jak pan Andrzej Duda kopie pana Jarosława Kaczyńskiego, nie do końca rozumiem, Tomku, to już podsumowując, nie do końca rozumiem, do czego ma to prowadzić, gdzie jest ten, kiedy pan Andrzej Duda. My do końca nie wiemy, co on mu zrobił. No tak, ale jeśli, Tomek, ale podpisał Andrzej Duda. Albo chciał zrobić jeszcze na pewno. Tomku, Andrzej Duda podpisał ustawę o tej nowych, o tych, niekonstytucyjną. Zmieniającą zasady wyborcze, które otwierają drogę do gigantycznych nadużyć wyborczych, które
między innymi do unieważniania głosów na opozycję, jeżeli się ich nie da policzyć 24 godziny. To już udowodniono, że za granicą będą kłopoty. Że, no krótko mówiąc, daje taki Ten to pokazuje zaczyn. rząd, ale bez Kaczyńskiego. I to pokazuje. I to pokazuje wyraźnie. To jest ciekawe rozumie, że po prostu Andrzej Duda im mówi, że pomogę wam utrzymać władzę, ale Jarosław out. Tak. On pokazuje bez Jarka. To, co pokazał wczoraj na spotkaniu z prezydentem Zieleńskim. Lech Kaczyński taki jest. Ale Bardzo ważna jego to rola. może Żeleński, pamiętacie O Lechu państwo, nic nie ma. O Jarku nic pamiętacie, nie ma. słuchaj, mam idealne zakończenie naszej pogadanki. Pamiętacie państwo ten słynny wiersz, taki prawie że wiersz, bo to było przemówienie Żeleńskiego, bez wody i jedzenia, czy bez was? Bez was. Bez gazu, Bez czy gazu. Czy bez was? Bez was. I bez teraz prądu, bez was. Andrzej Duda recytuje. Z Jarosławem, czy ten władza tego? Bez Jarosława. Bez Jarosława. Rozmowa, Bez cały czas. Jarosława. No, drodzy Państwo. Wiesz, ale gdyby może jeszcze jedno jakieś spotkanie i znowu na prezydenta Dudę spłynie ta wiedza, ta charyzma. Janku, nie wiadomo, no jak Oni ustawić. podobno od 3 lat nie rozmawiają. Więc to No jest. teraz po wizycie prezydenta Bidena ta rozmowa może być utrudniona. Ciche dni, Być Andrzej. może, Duda porozmawia sobie, wezwie sobie Jarosława Bomorze. Już to sam nie pojedzie i powie, co było. Przepraszam. A ja polecam historię bez cenzury. To są tam przede wszystkim dwa teksty moje, które są zajawione na okładce. Tajna armia Putina to jest nie, oczywiście nie o armii Wagnera, tylko armia Wagnera jako to jest ten Wagner, który tytułowy zresztą Wagnerowcy, to jest ksywa jednego pułkownika armii rosyjskiej, który, uwaga, lubi muzykę Wagnera, stąd Wagnerowcy i stąd Wagner, bo pseudonim, ale tak naprawdę to jest o najemnikach w historii Rosji, o tym, jak najemnicy z zagranicy tworzyli rosyjskie imperium w XVI, XVII i, uwaga, w XVIII wieku. W XVIII wieku to byli już potomkowie tych najemników z XVI, XVII wieku, którzy się rusyfikowali, to były zagraniczne rodziny. Pięć kłamstw o historii Polski. To jest taki bardzo mocny materiał. Starałem się wybrać, to jest oczywiście mój subiektywny wybór, pięć mitów. To jest o tym, że Polska przyjęła chrześcijaństwo, by się chronić przed Niemcami, dlatego przyjmowaliśmy je ze strony Czech. Po pierwsze, nie wiadomo, od kogo myśmy to chrześcijaństwo tak naprawdę przyjęli. To jest raz. Po drugie, ostatnią rzeczą, którą by robiliśmy w X wieku, to traktowaliśmy Niemców, Cesarstwo Niemieckie, jako wrogów. W ogóle patrzenie przez pryzmat państw narodowych na początki państwa polskiego, to jest w ogóle się mija z celem. Ale to trzeba to przeczytać. To są takie klisze, które potem formatują myślenie ludzi. To zupełnie było inaczej to wszystko wyglądało. Historia. Oprócz tego jest jeszcze tekst o Związku Sowieckim, który, uwaga, zarabiał w pewnym momencie na produkcji i sprzedaży narkotyków. To jest ciekawa, myślę, historia. Jest też historia matrioszek, czyli tych słynnych rosyjskich zabawek, które, uwaga, wcale nie zostały wymyślone w Rosji. Jest też zakazana historia kryptografii, która liczy sobie już ponad 4000 lat. I uwaga, świetny materiał Marcina Tyca. To jest na szpiegu PRL-u w służbach izraelskich. To się mało komu udawało, żeby zainstalować tam skutecznie szpiega. No i uwaga, niebezpieczne związki BMW z Hitlerem. O tym, jak właściciele tego koncernu dorobili się na rządach Adolfa Hitlera. No i polecam też naszą książeczkę, drodzy Państwo. Historia, no jest nie historia, historię też poleciłem.
Histeria Kamińskiego. Tak, historia Kamińskiego, drodzy Państwo. Histeria Kamińskiego towarzyszyła tej historii, tak. Tak, to jest tak. To jest naprawdę. To Histeria jest... Wąsika, tak? Historia, no to jak Wąsika, to musimy przyznać, Maciek, że ci nie, że w sumie trochę zapomnieliśmy o tobie przy tej książce. A w sumie mieliśmy z czego pisać. Bo mieliśmy kolegę, który nam dużo o tobie opowiedział. I znaczy w sumie to jesteś taką małobarwną postacią, ale tak naprawdę ten wątek, brakujący wątek Wąsika, bo Wąsik, bo kim się człowiek otacza, to drugo, dużo, dużo, dużo mówi o... I to jest taki też mechanizm, jak zdefiniować, że jednak się oni się dobrali w pary. To też już dużo o nich mówi. Książka jest do nabycia na stronie capitalbook.com.pl. Na tej stronie oczywiście to nie jest jedyne miejsce, to jest wiele miejsc w Polsce, w których można tą książkę kupić, ale tam jest po prostu z naszymi autografami, dlatego polecamy. W każdym razie, Tomku, coś jeszcze chcę. Zdania jeszcze. Słuchajcie, kara musi być do panów różnych i pań ze służb specjalnych. Wiecie, że wam nie za bardzo już wychodzi to wasze umiejscowienie się w Orlenie, czy w tym Unimocie, czy jeszcze w innych spółkach Skarbu Państwa, będzie kłopot. Ale macie patent, bo tam też już są różni bardzo ważni biznesmeni i jest pan Dawid Jackiewicz, który robi w Atomie. Czy wy sądzicie, że wy w tym Atomie zostaniecie? Jakby teraz się tam ukręcicie i pójdziecie sobie tam pracować przy Atomie, który zawsze będzie musiał być jednak dla nas niezwykle istotny. Ale to wy musicie być tacy bardzo istotni. No, jesteście przekonani, że wy tam się utrzymacie? W tych wszystkich rzeczach, które robi pan Dawid Jackiewicz, no wiecie co? I nie wszyscy pójdziecie, bo on też pamięta, stare CBA mu pomogło. A już wy z tej części, bo wy wiecie, jakie to są podziały nowe, to żeście go ukręcili. I żeście zrobili, że Ministerstwo Skarbu, żeście powiedzieli, że to jest jedna wylęgarnia złych rzeczy. I był ostatnim ministrem skarbu. To tak na teraz, wiem, że się ucieszycie. No to wesoły świąt. No to powiedzieć tak, prawda? Te twoje życzenia świąteczne, to ja będę musiał coś przygotować jeszcze dzisiaj w takim razie na ten drugi materiał, drodzy Państwo, żeby nie było, że tylko Tomek będzie im życzył. Janek, no nie ścigaj się z tymi procedurami, naprawdę. Ale to ja sam się ścigać z tymi procedurami. Bo ja siedziałem 2 lata, a tobie nakładali tłuki, żeby cię złapać. Nakładali. Ale no, ale to wiesz, do tego, natomiast... Że oni, Tomku, oni poszli dokładnie poszli dokładnie na te poletka, na które żeśmy ich wypuścili, a myśmy. I się pasli. Poszli sobie kopali, po prostu przesłuchiwali tych ludzi, po prostu Wąsik latał, drodzy Państwo. Podniecał się bardzo niezdrowo. To jest, drodzy Państwo, taka zabawa polegająca na tym, że w jaki sposób my kiedyś tłumaczyliśmy, to się robi w ten sposób, w jaki sposób sprawdzać o tym, tych głąbów, o tym, czy na ile i które kanały po prostu kontrolują. Po prostu preparuje się. To jest w sumie szczęśliwy okres naszego życia, bo powiem ci, oni są fajni i niewymagający. Wiesz, to tak, fajnie, ale chodzi o to, że preparuje się, drodzy Państwo, informacje. Jest tak, jak jest dobry samochód i się fajnie naprawia, nie? Bo jest taki, że no, ni cholery, ciężko i wiesz, i trzeba, a tutaj to wiadomo, to się zepsuło, wiadomo co będzie, jak wygląda i to jest fajne. Wiesz, nie, no, właśnie... a szkoda, że to się kończy. Ja tylko tłumaczę teraz ludziom, którzy może tak jak tego, że jak się puszcza pewną informację, to oni po prostu następnie nie mogą wytrzymać z tą informacją i biegną z nią dalej. I to jest, i potem się okazuje, że ta informacja potem wychodzi z jakiegoś kierunku i pokazuje po prostu, którędy ta po prostu ten taki szczurek, po prostu tam każdy ma łapki uwalone po prostu w tej informacji, tym samym pokazują, że pewne rzeczy, pewne kanały są, pewni ludzie są nieszczelni. Ja kiedyś przyszedłem do jednego z właścicieli mediów, dla którego pracowałem, i powiedziałem mu, że prawnik, którego zatrudnia, jest nieszczelny.
On mówi, że to jest bardzo poważne oskarżenie. Skąd pan wie? A ja mówię, bo spreparowałem cały jeden materiał, który istniał tylko i wyłącznie specjalnie dla niego i ta kopia wylądowała na Rakowieckiej. Ja mówię, że tam nic nie ma słowa prawdy w tym, co jest, tylko po prostu do materiału, który dałem mu, który on miał pilnować, dostał po prostu materiał, którego nie powinien nigdzie używać, i on poszedł dalej z tym materiałem. No i prawnik, skądinąd zacny, wyleciał z roboty bez tłumaczenia, dlaczego wyleciał z roboty, a ten powiedział do mnie słowa, że pan tak wszystkich tak traktuje. No ja mówię, że paranoicy żyją dłużej i mają bogatsze życie wewnętrzne. Tak samo kiedyś była historia pewnego człowieka, który sobie uchodzi za dziennikarza. Misia z tym, kolegę drugiego faceta, który też uchodzi za dziennikarza, jeszcze funkcjonuje na rynku. I to była taka historia, drodzy Państwo, gdzie pojawia się Donbas, Związek Przemysłowy Donbasu. Pojawił się tekst w gazecie, w tygodniku Wprost, w którym wtedy pracowaliśmy. To były czasy rządów Leszka Millera i tekst się nigdy nie ukazał. Natomiast w pewnym momencie zadzwonili przedstawiciele Związku Przemysłowego Donbasu do redakcji Wprost i powiedzieli, że otrzymali ten tekst, że mają taki tekst, że są szantażowani, że ten tekst, który ich tu strasznie krzywdzi, i oni muszą ten, że ktoś im grozi publikacją tego tekstu. No i przyjechali do redakcji na tym, weszli tam panowie, był obecny prawnik, no, tutaj byli trochę zaskoczeni, ponieważ ja z nimi rozmawiałem bezpośrednio, bez tłumacza po rosyjsku. I no i wie, że no to zacznijmy od tego, jak on tam usiadł, rozświetlił się, jesteście szantażowani. No tak, jesteśmy szantażowani. No dobrze. No to jakie mamy tutaj przestępstwo? Mówię, no to trzeba wezwać policję i trzeba będzie tutaj spisywać tego, no bo jak doszło do przestępstwa. I w tym momencie, jak on usłyszał, że będzie wezwana policja, no to bardzo się zdenerwował. Mówię, że to w sumie nie był szantaż, tylko jakaś życzliwa dusza z redakcji, widząc, jak oni są skrzywdzeni w tym materiale, przekazała im to. No więc ja popatrzyłem na ten tekst, popatrzyłem tego, no ja mówię, dobrze, tekst wyszedł z tego, a tego komputera należącego do tej, a tej osoby. On mówi, dlaczego, skąd tekst stwierdzenie? Ja mówię, dlatego, że były wysłane w trzy miejsca ten tekst i we wszystkich trzech miejscach miał trzy różne tytuły. Cichy Don, Kaszanka Kaczmarka i uwaga, bój w hucie. Były trzy tytuły. I to taka dygresja. W związku z tym winny został od ręki namierzony, z którego komputera wyszedł tekst. Znaczy, wąsik to nie jest takie proste. Janek wam pokazał tylko mechanizm, a nie narzędzia. A nie, no to to mechanizm. Nie szalej teraz, że po prostu. Ojej, ojej, ale tam. To dokument jest Maciek, dobry. Maciek, Maciek ma, Maciek ma. Maciek ma. Ja tam jeszcze właśnie Tomku, bo. Na razie będzie zaszczepiony tą agenturą, którą nasyłasz na mnie, na Janka, to oni ci będą ciekawe rzeczy mówić. Jeszcze tutaj zobaczę, bo właśnie zapomniałem. Mi zwrócono uwagę, że nie tego prokuratora, że ja mówiłem o tym. Właśnie mi zwróciła uwagę wiewiórka, która nas słucha, drodzy Państwo, że nie w sposób niesłuszny przypisałem panu Drelewskiemu prowadzenie sprawy o 218, czyli tam o ten, o sprawę o ten, więc przepraszam pana Drelewskiego, że pan to akurat nie 218, pan to długi robił, zadłużenie moje robił, a 218, czyli tą sprawę, którą robią, że prześladuje Jana Pińskiego. Znaczy, Jana Pińskiego czyli w tak, ramach Jan łamania prawa. Piński, Jan Piński uporczywie łamie prawa. Pracowniczy. Tak. I to była, drodzy Państwo, właśnie taka. To była taka historia, która sobie
funkcjonowała. Muszę sobie właśnie rzucić okiem do notatek. Natomiast właśnie robi to prokuratura Warszawa Mokotów. Cieszę, że masz jakiś notatnik, wiesz, naprawdę. Tak. Więc tak, no oczywiście, że mam notatnik, drodzy Państwo. Mam dobrą pamięć, ale pewne rzeczy. Więc chodzi o pana prokuratora Piotra Mączka z prokuratury Warszawa Mokotów. Natomiast mogę ci nawet powiedzieć, Wąsik, że jak uda ci się złamać chociaż jedno moje hasło, to ci osobiście podam wszystkie inne hasła. Powiem ci tak, po prostu mogę w ciemno powiedzieć, że nie jesteście w stanie złamać żadnego. Janek, on weźmie, złapie chmurę i on weźmie, Mało przyniesie tego, Tomku, nie mogą nawet otworzyć sobie po niektóre hasła, bo wiecie, ze. bo są dwa rodzaje haseł. Masz takie jedno hasło, to jest tak jak naciśniesz klamkę, to są takie drzwi, które ci się otworzą. To ty tam. Czytasz, co chcemy, żebyś czytał po Tak. prostu. To tyle i to i Więc that's pan it. Piotr Mączek prowadzi właśnie tą sprawę. To jest prokuratura Warszawa Mokotów i ona prowadzi te 218 przeciwko mnie, czyli że Jan Piński uporczywie łamie prawa pracownicze Jana Pińskiego, polegające na tym, że wykorzystuje go jako członka zarządu tego. Więc to jest bardzo ciekawe, panie prokuratorze, bo jestem ciekaw, w jakim będzie pan tutaj dyskutował ze mną, ile ja czasu spędzam jako prezes zarządu. I pan będzie występował tutaj z bardzo ciekawym tutaj tezami. Natomiast ja pana informuję, że popełnia pan przestępstwo z paragrafu 231 KK, ponieważ nie ma takiej rzeczy, żebyście wy się mną zajmowali w tej sprawie. To jest po prostu kolejny sposób nękania mnie. Zresztą pana kolega drugi prowadzi jakieś tam sprawy dotyczące rzekomego nękania Piotra Nisztora i jego małżonki. I to jest kolejny, to też jest kolejne tego, bo to są. Na ten temat niedługo też się Ale wypowiem. ale to są historie właśnie takie, że otwieracie sprawy po prostu tylko po to, żeby nas nękać, po to, żeby zbierać informacje. Jeżeli myślicie, że jesteście po pierwsze A, w jakiś sposób anonimowi, dwa, że tego typu działania, bo to naprawdę, no jeszcze raz, drodzy Państwo, no pomysł, żeby prokuratura zajmowała się formą pracy na umowę zlecenie prezesa zarządu. Powiem szczerze, drodzy Państwo, tam są w ogóle zdania są podzielone, czy prezes zarządu musi mieć w ogóle umowy o pracę, bo to są takie ten, no ale. Ponieważ by zdarzały się wyroki, w których mówiono, że prezes zarządu nie mający umowy działa przysparza tego, no to jest wyceniona praca prezesa zarządu względem stawek godzinowych. No i będziemy sobie. Mówią wiewiórki, to są, wiesz, dylematy z zakresu tematów, dlaczego kura pije, a nie sika. No Tak tak, to, dobra. Szanowni naprawdę, Państwo, już to jest naprawdę. takiego, więc pozdrawiamy panu, w którym się wydaje, jeszcze raz tutaj przepraszam pana prokuratora Drelewskiego, że mu przypisałem tą sprawę, którą tego, ale to naprawdę nie było tego, po prostu tyle tego było naćkanego po prostu w tym, co czytałem, że po prostu pominąłem, że nie zauważyłem, że tam się pojawiło jedno nazwisko jeszcze jednego prokuratora zupełnie Nie, tam w Radomiu to tylko tak w ramach Nie, w ramach, ale w Radomiu przyjaźni. jeszcze co innego. W Radomiu, Tomku, w Radomiu to się mną zajmują za jakąś działalność handlu Ja instrumentami też po finansowymi. prostu w Radomiu, też mam procedurę w Radomiu. Ale ty masz ujawnienie tajemnicy państwowej, a ja mam. Ja codziennie ujawniam, Janek i ty, no to Ale to wiesz, szanowni państwo, do zobaczenia. są idioci po prostu, to jest tajemnica państwowa. No tak, drodzy Państwo, to zawsze jest pomysł, czyli jak my mówimy, że to są ludzie no, słabi na umyśle, nie? Na umyśle to nigdy nie wiadomo, czy my ich obrażamy, czy ujawniamy. Wojanku, tego nikt nie wie. To jest tajemnica państwa, codziennie ujawniamy. Do zobaczenia. Zobaczymy.